Dzisiaj na tej wsi się udało i jaja, i mleko, i karpie kupiłem jeszcze, także niech wierni nic nie szykują, ksiądz, a ciasto już przyniesione na jutro, zupę rybną zrobi, bigos też z dobrej, nie kwaszonej, tylko ukiszonej kapusty, tak został. Też będzie zrobiony dla tych, co poszczą z grzybami, a dla tych, co, bo sobota na cześć Matki Najświętszej nie może być też inne rzeczy, tak, tylko przyjdźcie, tylko przyjdźcie. Jest Wigilia od Wigilii, 8 dni od Wigilii, żebyśmy Panu Jezusowi, zwłaszcza w tę noc sylwestrową, gdzie wielu ludzi, wielu, nie wiem jak to jest w tej chwili, a za dzieciństwa to pamiętam, że wielu ludzi na Sylwestra się obchlało. Teraz dalej jest taki zwyczaj, czy nie? Żeby się opić? Pytanie, jak tam są te sylwestry na placach miast, to tam co piją? Oranżadę, kompot z suszu, czy raczej jakieś tam... No to dla nas jako katolików jest zawsze ta alternatywa i wychodzi, że mamy w darze, że wieczór sylwestrowy jest w sobotę, w Wigilię Bożego Wigilię, Wigilii Bożego Narodzenia, że może... Zakończenie oktawy, tak, dobrze, dziękuję za poprawienie, że możemy się tutaj wieczorem spotkać, o 19:00 bym tu odprawił nabożeństwo dziękczyno-błagalne za mijający rok, no a potem byśmy zjedli, jak się tam nie poprzypalają rzeczy i śpiewali kolędy. Można do rana msza, rano jest na 7:30 różaniec, potem 8:00 msza święta i każdy może przyjść, każdy jest zaproszony. To jednak dobrze jest, że do jedzenia coś ktoś naszykuje, nazwijmy ze źródła pewnego. Nie ma lepszej metody, jak nawet jak nas nie potruć na sposób trwały, uśmiercić, to na sposób taki, żeby jakaś tam dolegliwość była przez osobę, która daj na to może przynieść jakieś tam takie wiktuały, którymi się możemy potruć, więc lepiej, żeby osoby, gdyby były tym bardziej nieznajome, to nie traktowały takiego zaproszenia księdza jako furtki jakiejś infantylnej dla takich okazji. Dlatego dzisiaj księdzu się przychodzi w kucharza zabawić, no bo słyszał gdzieś tam też, a raz, że miałem okazję zakupić rzeczy, no dwa, że zawsze też darowane lepiej smakuje, to jak czcigodni wierni oczekują, że a takich rzeczy to ja jeszcze nigdy nie jadłem. Dajmy na to. To było doskonałe, genialne to było. No to ja też, czemuż ja mam sobie skąpić, jak dajmy na to ugotuję wodę, że ktoś powie genialnie ksiądz zaparzył tę herbatę i takie jeszcze tam nie ma.